Stoję w pięknym, dalekim miejscu. Ktoś powie, jak daleko? Stary. No, trzeba trochę przygotować się na dłuższą podróż, wziąć ze sobą sporo zup chińskich i kanapki, bo inaczej po drodze będziesz głodny. A po drodze między lądowania na lotniskach, których będzie sporo gotówki potrzeba, między innymi na kanapki różne, które będą strasznie drogie i będą podawali ci jedzenie, którego możesz nie tknąć. Ale zacznijmy od tego. Stoję, pięknie to wygląda, pięknie. No i co z tego? Wróćmy na razie do bazy. Po co? No bo badamy co i jak to wygląda. To jest najnowsze jezioro do Ultimate Fishing Simulator 1. Nie pomylić się. Ultimate Fishing Simulator 1. Wybierz się na wędkarską przygodę do Nowej Zelandii. Odkryj lokalne wody jeziora, nie powiem wam nazwy, i rzeki takiej. Złap wyjątkowe ryby takie jak taka i taka, taka i taka i między innymi węgorz nowozelandzki i wiele innych. W tym DLC złowisz 12 gatunków ryb, także dostaniesz zupełnie nową łódź, dzięki której odkryjesz tajemnicę jeziora takiego. Lin, wzdręga, karp koi, cefal, pstrąg, taki i taki, tuko, powiedzmy coś dużego, sumik karłowaty, nerka, co bardzo ważne, węgorz nowozelandzki, wali mocno prądem i czawycza. Jest to najnowszy dodatek do Ultimate Fishing Simulator 1. Muszę wam powiedzieć, że bardzo ładnie wygląda i ma bardzo ciekawe ryby. Widziałem również na Steamie komentarz już pewnego gracza, jak to wyszło te DLC, ja kupiłem teraz. Nie zwracajcie na to uwagi w ogóle. Gierka, mapa się trochę różni od wcześniejszej gry. To jest podobna sprawa, jak zawsze mówiłem w grach wędkarskich. Jak zaklonuję sobie w głowie na przykład Fishing Planet stanie w bojce, to jak mu przestawią bojki, to ryby nie znajdzie. Nie zwracajcie na to uwagi. Jak to wygląda? Bardzo dobrze. Może być to świetna mapa, tym bardziej, że to jest niewiele pieniędzy, bo 18 zł można powiedzieć, że za darmo. Idziecie do sklepu, dwa napoje i macie tą mapę. Wejdźmy i zobaczmy, jak to wygląda. Ciutek się różni robotą, bo to jest nowy deweloper, który to robi. Poczekajcie, ja przewinę na ładniejszą pogodę, to po pierwsze, i żeby nam nie padało. Bo w Nowej Zelandii często pada. A czasem świeci słonko. W ogóle Nowa Zelandia to jest takie miejsce, że w ogóle często, gęsto są duże zmiany pogodowe. Jak wygląda to z mojej perspektywy? Gramy na monitorze 2K. Ostatnio nagrywam wam większość w zasadzie ryby na 2K. Nie na tym głównym moim 4K. Szybciej się też przerabia, muszę powiedzieć. Ale będę grał na 4K moim. Dobrze to wygląda. Jest to bardzo ładna mapa. Są tutaj bardzo fajne ryby i wydaje mi się, że będziesz pan zadowolony. To jest mapa, która już sama w sobie bije często gęsto, jak już mówimy w ten sposób, wiele map w grach free to play. Spokój, relaks, 18 zł, fajne ryby, fajna przygoda, fajnie to wygląda. Ja zawsze byłem zwolennikiem gier płatnych niż tych free to playowych, dlatego że spokojnie, to co ja uwielbiam na rybach, czyli dobrą zabawę, relaks i jak w mordę jeża, to tutaj mam. Jeżeli chodzi o wodę, to Ultimate Fishing ma najładniejsze wody w grach wędkarskich. Zawsze się w tym specjalizowali. Woda wygląda wręcz cudownie. Będziesz pan zadowolony. Jeszcze raz powiem, czysty, czysty relaks. Nie mam tutaj doświadczenia w rybach, także ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda brania. Trzeba trochę pouczyć się. Właśnie ten cyrk, który widziałem na Steamie, to gracz nie potrafił się przeistoczyć z innych map na tą mapę, że inaczej trochę haczyki. Taka prosta sprawa, a już problem, bo tak jak Fishing Planet, bojkę postawili, bojkę znieśli i będzie jazda na całego. Także spokojnie, trzeba się uczyć do każdej mapy, ona jest trochę inna. Ja tutaj wziąłem muchówkę taką delikatną, spróbuję rzucić, ale wam powiem, że ja tu węgorza widzę chyba, nie, to nie węgorz, Boże, tak się wyciągnął i tak mi się wydało, ale muszę powiedzieć, że ja mam trochę chyba żyłkę delikatną i jedną rybę tutaj i złowiłem i owszem, ale miałem strasznie duży problem, żeby tą rybę wyholować. Ale zobaczymy, żyłka jakby co zwiększy. Co ja złowiłem? No, ładną rybę. Bardzo popularną rybę. Bardzo waleczną rybę. I rybę, którą będziesz chciał dorwać swoje łapy. Generalnie po zobaczeniu krótkiego materiału, po krótkim materiale ogrania, pochodzeniu po tej mapie, muszę powiedzieć, że sama jedna mapa, ta wiele, wiele miesięcy do zabawy. Dobrze, że twórcy ruszyli tą gierkę od nowa. Znaczy, tutaj wydawca
wziął nowego wydawcę, który wziął nowego twórcę, który będzie pracował dalej chyba i zrobili tą pierwszą mapę. Jeżeli mapa się powiedzie, to pewno będą robić dalej. Czy ma szansę się powieść? Wszystko zależy. Nie zauważyłem w internecie dużych informacji na ten temat, co może nie sprzyjać temu, ale moim zdaniem jest to bardzo dobra produkcja. Kwestia, żeby to pokazać, jak to wygląda też i co jak. No dobrze, będę chciał spróbować wam złapać tutaj jakąś rybkę dzisiaj w tym krótkim odcinku i pokazać tak, jak to wygląda. Zobaczcie, jak tu jest przyjemnie. Bardzo ładnie to wygląda graficznie. Nie jest to jakiś tam mocny majstersztyk, ale wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Ultimate Fishing Simulator 2 wygląda ładniej, moim zdaniem, ta grafika. Chociaż nie jest to absolutnie 2K prawdziwe, na którym ja gram, ale no, wystarczająca na tą chwilę jeszcze. Nie? Wystarczająca grafika, tak, żeby przyjemnie tutaj się bawić. Muchówka może być tutaj fajna, bo tutaj mamy kilka takich rybek, na które muchówka właśnie się sprawdzi, między innymi, no i spin, ale oczywiście można tu będzie łapać też pewno i na grunta. Pamiętajcie, że Ultimate Fishing Simulator 2, 1, Boże, 1 ma grunta, ma stojak na trzy wędki, no i tutaj też można łapać na spławik. Ja na razie wziąłem tą muchówkę, taką mówię, bardzo delikatną, ale ciężko mi powiedzieć też, jakie tutaj dobre będzie miejsce, pora i tak dalej, bo tu muszę, Stasiek musi po prostu ciutek połowić, poznać wody i na pewno do wyjazdu mojego na urlop jeszcze kilka odcinków, może takich króciutkich, bardzo króciutkich, jeżeli zdążę oczywiście, to wam postaram się pokazać, bo jest to ciekawa mapa. Znając, bo ja mam wszystkie mapy tutaj do tej gierki, do Ultimate Fishing Simulator 1, to muszę powiedzieć, że jest to ciekawa mapa i teraz jak ogrywamy też Ultimate Fishing Simulator 2, to ta mapka dodatkowa może się bardzo, bardzo podobać. I to takie dodatkowe jezioro, na którym możemy łowić. Przyglądam się na rybę, ale nie widzę. Postaram się jakoś namierzyć, o ile mi się uda. Bardzo, w ogóle Nowa Zelandia to jest takie miejsce, gdzie chyba dawno powinno być w grach wędkarskich, ale to w grach wędkarskich jest tak. Rusek to jest uparty na wszystko, co jest wokół Rosji i tamte rejony. Tak, dosłownie, tam na żywca tylko jedno. Zresztą to jest gra, która musi mieć zmienione swoje myślenie w końcu o finansach, bo to w końcu naprawdę będzie nieciekawie. Jeżeli chodzi o Fishing Planet, to w ogóle w tą stronę oni nie szli. Jeszcze o Fishing Planet to jest standardowo bojka, tam się nic nie zmienia i nie sądzę, żeby już się zmieniło. To jest gra już bez znaczenia w zasadzie. Nowa Zelandia w innych grach jakoś tak nie było, nie? Tego rejonu. A tam bardzo, bardzo ryba jest popularna. Dużo łowią. No dobrze, poholujmy chwilę i zobaczmy, ale szukam, przyglądam się rybie. Tutaj wzrok orła, z tego co pamiętam, też jest. Widzę jakieś mniejsze ryby, ale na razie staram się wzroku orła nie użytkować. Można oczywiście tutaj wziąć widok podwodny. Ta woda jest piękna, nie? Tutaj jeżeli chodzi o wodę, to tutaj woda to jest Ultimate Fishing zawsze miał świetną. Widać, że coś pływa, ale to widać, że ten haczyk, który mamy, jest za duży na to, co pływa tutaj. Nie? Tak to mniej więcej wygląda. No to nic, kombinujemy dalej na razie z tym haczykiem, co mamy. No jest to haczyk taki przygotowany na, powiem wam, ciutek większą rybę. Nawet taką bym powiedział, nawet sporą. Bo tu jest mocna zmiana w tej mapie, także musicie na to też zwrócić uwagę, że tu jest mocna zmiana w haczykach i trzeba trochę pokombinować. Ja chciałem złapać wam taką większą, ale na razie mi się nie udaje. Specjalnie też mam taką w sumie żyłkę, no ale zobaczymy. Walka będzie ciężka, ale dobrze zrobili tą walkę. To też jest bardzo ważne, że walka jest bardzo, bardzo fajna. Dobra robota. Tak jak wam mówiłem, w tym momencie ta mapa jest dobrym pomysłem, bardzo dobrze zrobiona, tylko żeby się sprzedała. No trzeba ją pokazać, bo tutaj gracze... W Polsce to w ogóle, Polska to w zasadzie... No... W każdym razie ja wam pokażę. Tak, także tutaj ta mapa do tej gierki... Jeżeli macie tą gierkę, można sobie zwrócić uwagę, 18 zł. Rybka, która najbardziej będzie tutaj graczy interesowała, żeby polować na dużą rybkę, to będzie prawdopodobnie czawycza, tak mi się wydaje. Chociaż to wiadomo, różne... Tu jest ten koi też, także tutaj niektórzy będą też pewno na niego.
starać się jego tutaj dorwać. No, jest tutaj co robić, nie? No dobrze, widać, że na razie tak nie za dobrze, ale ja wam powiem, że nie znamy godzin, jakie tutaj biorą, czyli trzeba będzie zrobić w ten sposób. Damy godzinę 14:15, czyli już tak później, bo tutaj w różnych miejscach może być tak, że ryba pływa, ale w późniejszych godzinach. Ja na razie nie jestem zorientowany, dlatego kombinuję z czasem. Tutaj pamiętajcie, że możecie sobie przewijać. Przyglądam się na wodę, ale niestety żadnej takiej rybki nie widzę na razie. No jakby co, to zmieni szyby muchę trochę, nie? Ja na razie tutaj będę chciał głównie w sumie chyba na muchę, ewentualnie spina się pobawić. Spławik tutaj na razie nie widzę, a gruntówki w ogóle w tym miejscu nie widzę, chociaż można. Można, wszystko można. Ale moim zdaniem tutaj na gruntówki nie, to całkowicie nie pasuje, to trzeba właśnie te rejony świata. Oni na grunta w ogóle nie łapią. Nie, u nich jest mucha też, Nowa Zelandia mucha bardzo, no i spin. I to jest ich podstawowe wędkarstwo, tam na grunta nikt nie łapie. Grunt jest tutaj w Europie. Tu jest popularny, karpie, sumy na przykład, nie? To na to tutaj łapią, także też należy na to zwrócić uwagę. Tam po prostu są inne ryby. Widać, że jednak mniejsze ryby są. Szkoda teraz, gdzie trafiłem, bo chciałem wam taką akurat fajną, większą rybkę złapać, ale widzę, że nic nie widzę, chociaż jeszcze poszperam, przyglądam się wodzie. Nie jest to takie proste tutaj, tak? Trzeba trochę ją ponamierzać. No są mniejsze tutaj, nie? A chciałem taką ciutek większą, ale jeszcze myślę w tym rejonie. Spróbujemy jeszcze inną dać godzinę zupełnie. Taką bardzo wcześnie, 9:19. Taka wczesna pora, ale ciągle nie widzę nic dużego. Rzucimy tutaj jeszcze. Buchówka w Ultimate Fishing Simulator 1 jest bardzo dobrze zrobiona, bardzo to dobrze działa. Przyjemność z wędkowania jest... No, na muchówkę jest. Nie ma dużo muchówek w ogóle w grach wędkarskich, w tych kilku. Wszyscy liczą na, że w dwójce się pojawi też muchówka. Ja też na to liczę. Zdecydowanie mam nadzieję, że trafi tam muchówka. Jakieś fajne właśnie rzeczki, takie jak tutaj, takie miejscówki. Bo muchówka jest bardzo przyjemna do łowienia. Wielu graczy też nie ma miejsc, gdzie mogliby łowić tak naprawdę. Oczywiście należy pamiętać, że granie w gry wędkarskie nie jest absolutnie, że musisz być wędkarzem. Pamiętam kiedyś na starym kanale, że teraz też się pojawiają takie pytania, czy łowisz w rzeczywistości. A co to ma piernik do wiatraka? No właśnie, nie? To jest durne pytanie jak cholera. Także tutaj pamiętajmy o tym, że tu gracze, ci co łowią ryby, też to oni właśnie, dużo ludzi nie ma dostępu do takich miejscówek, gdzie mogą sobie na muchówkę łapać, a ja patrzę, tu jest bardzo blisko, tak jakby odpływ nastąpił, widzicie? Albo takie przejście. No dobra, to co, zmniejszymy haczyk, no bo nic innego nie widzę. Tutaj nic nie pływa. Tutaj mam jedynkę. Tutaj mam taką dwójkę najmniejszą. Tutaj mam dwójkę. Damy bardzo małą muchówkę, bardzo małą. Myślę, że ta, tylko jej nie mam. Użyj i to będzie czwórka. No dobrze, chyba założyłem czwórkę, mam nadzieję. Spróbujmy w tym miejscu na razie. Ale widzę, że tutaj mogę przejść na drugą stronę, nie? Czyli takie przejście jest. No, Nowa Zelandia to są w ogóle, to jest rejon świata niesamowicie piękny. Filmy tam kręcą. Bardzo dużo kręcą tam filmów, dlatego że krajobrazy w Nowej Zelandii są wręcz niesamowite. Wygląda to nieziemsko. I wiele filmów właśnie takich, typu Jurassic Park na przykład, gdzieś przygodowych i tak dalej, w Nowej Zelandii kręcą. Wody bezpieczne oprócz wód poza, czyli tych takich morskich, bo tam są duże żarłacze białe.
akurat wody wokół Australii, wody wokół Nowej Zelandii, to żarłacz biały na potęgę. Tam, cholera. Chociaż oni się nie przejmują, oni są już przyzwyczajeni i tyle, olewają sprawę, można powiedzieć, ale my, Europejczycy, na przykład trafiając w tamte miejsce, to musimy dosyć mocno uważać, bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni tak mocno raczej do tego i nie wiemy, co się wydarzy. No dobrze, nie udało mi się na razie złapać, to lecę sobie dalej. Trochę to potrwa, zanim je ponamierzam, ale to też jest ten ogromny plus, nie? Bo jednak musimy trochę przyczaić się, gdzieś poszukać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście całkiem poważnie, to ta mapa nie jest wykonana jakaś bardzo droga. Ja widzę, tutaj są... Tak, że to nie jest jakoś mocno, ale no to jest też... Wydawca pewno chce, deweloper, zobaczyć tutaj, jak im to pójdzie, bo mapa jest przyjemna. Jest przyjemna, bardzo ładnie to wygląda i... O! Jest! To chyba czawy czas. Tylko, że teraz zaraz będę musiał zmienić haczyk. Nie wiem, czy trafię ten, co miałem. Tutaj na pewno pływa czawycza, bo ją już widzę. Cholera! Z 15 kiloma. Duża sztuka. No, a teraz trafić z muchą dobrą. Ona wybredna jest. Także tutaj chcą zobaczyć, czym się sprzeda po prostu, czy zarobią, prawda? To normalna, że gra musi na siebie zarabiać, żeby można było wydać następne coś i lepsze, może mocniejsze, ale wystarczy. Wystarczy. To tutaj zrobili, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne i naprawdę dobrze to wygląda. Pływa koło mnie. Zobaczymy. Jest taka rzeczka tutaj mała, nie? Tu oczywiście jest kilka teleportów. Możecie się przedteleportować w inne miejsca. Teraz ja myślę, żeby... Jedynkę. No dobra. Najważniejsze, że dojrzałem tą jedną czawyczę, tylko teraz kwestia, czy ona mi... Weźmy, to główna ryba tutaj. Tak, to będzie najbardziej poszukiwana, moim zdaniem, ryba przez wędkarzy tutaj, przyrodników, podróżników i tak dalej. I ten węgorz nowozelandzki. Węgorz nowozelandzki, oglądałem jakiś program ostatnio z takim panem Jeremy, jak dobrze pamiętam. I on właśnie był w Nowej Zelandii, pokazywał, tam są ogromne te węgorze. Pamiętajmy też o tym, że one potrafią prądem grzmotnąć te węgorze, także trzeba uważać. To pamiętam, że właśnie ogromne takie, no takie sznurówy grube, że się w głowie nie mieści, trzeba uważać. No nie chcę, nie? Tutaj się pojawiła nam, ale tak... Nie wiem, czy to jest ona. No nie wiem. Nie wiem, jeszcze raz tutaj rzucę. Nie jest prosto ją tak dorwać. Nie. Trzeba... Tu będzie pokombinować całkiem poważnie. Wszystko tak doszlifować dobrze. Poznać, która, w jaką porę najlepsza mucha będzie. Ona krąży. Ona ma z 15 kilo na moje oko. A myślę, coś drugie jest, ale... Ta tutaj, co podpłynęła pod powierzchnię, na moje oko z 15 kilo powinna mieć. Teraz, czy to dobra mucha dla niej? Cholera go wie, no nie jestem pewien na razie. No ale na razie padamy. Patrzymy na wodę. Jesteśmy w Nowej Zelandii. Stanisław postawił tam nogę. Świetnie to wygląda. Czawycza. Inną muchę myślicie? No ja też myślę teraz, jaką muchą tutaj by go zwabił, znaczy ją. Taka dwójka. Nie wiem, czy tutaj dopisali, że ta na przykład będzie działać na tą czawy, czy wam powiem, że nie jestem pewien. Szukam. Mogli nie dopisać, bo to jest całkowicie oddzielna mapa taka. I mogli wprawdzie... A pokaż mi. Z tym haczykiem 4 na razie zobaczę. Tak, także mogli po prostu nie dopisać. Nie chcę na spławie, bym pewno i szybciej ją tak ciapnął, mi się wydaje.
Ale na razie nie, 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 nie. Myślę o tej muszce i staram się dorwać bestię. Był jakiś ruch wody blisko, ale ta czawycza pływa tutaj na dnie. Widzę ją, widzę cały czas. Cały czas obserwuję to, jak się tylko większa pojawi. Oczywiście na razie nie mam pewności, jaka muszka dla niej, tym bardziej w tą porę jeszcze. Godzina tak poranna. Rozmiar haczyka do dni, bo tutaj przez wodę dokładnie, wydaje mi się, że z 15 kilo ma, ale... No te... Jest branie, jest w końcu! Widzicie, ile żeśmy musieli kombinować? Teraz delikatny sprzęt, no i trzeba uważać, żeby nie stracić tej rybki. Oczywiście chyba czawycza, tak, są dwie, druga jest blisko. To nie będzie proste. Nie, pstrąg tęczowy, pomyliłem się. Ale piękny, co? Nowy rekord pstrąga tęczowego. Świetna sprawa. Tu muszę powiedzieć, że naprawdę ta mapa wprost bardzo mi się podoba. Czekajcie, ja pomyślę, czy tutaj trochę nie zwiększyć tej żyłki. W sumie nie, dajemy na razie rady. Czekaj, spróbujmy na tą muchę jeszcze jedno, czyli tutaj pstrąg tęczowy pływał, tak? No, też tutaj pod wodą wam powiem, że na razie nie jestem pewny rozpoznać między tą a czawyczą. No, czawycza to piękna. Chociaż te pstrągi tęczowe też są piękne. Piękne, bardzo lubię. Tutaj w Ultimate Fishing Simulator 2 właśnie też te pstrągi mamy na tym akwenie pierwszym. Także moja opinia w tym momencie o tej mapie jest dobra. Bardzo dobra nawet, ale oczywiście, żeby bardziej pogłębić, muszę powiedzieć. Ale ja tu nie widzę, że coś, żeby co miało zepsuć moją. Po prostu widzę, że trzeba po prostu mocno dopasować haczyki i to jest prosta sprawa. I przynęty. Tak, widzicie, 20 minut mi tu zajęło pokręcenie się i już na coś udało mi się dopasować. Także tutaj na Steamie należałoby mi napisać recenzję, żeby była wyżej od tej recenzji, co widziałem i sprawa będzie załatwiona. I tyle. Zresztą zaraz może i to zrobię. Dobrze jest. Daj, zobaczcie, że walka wcale nie jest taka prosta. Powoli, powoli w zasadzie gry wędkarskie zmienią, zmieni się bardzo. O, macie czawycze. Niewielka li jest, 5 kilo. A jest frajda, co? Jak ona mi się podoba, ja bardzo lubiłem zawsze czawycze. Pierwsze czawycze Fishing Planet dawno temu, kiedy jeszcze lubiłem tą gierkę, uznawałem ją. Jest to ryba bardzo, bardzo popularna wśród wielu. Niektórzy tylko lubią czawycze, tak jak niektórzy lubią łapać tylko i wyłącznie szczupaki. Dwie rybki były. No to spróbujemy złapać trzecią. Weźmie to weźmie. Nie weźmie to nie weźmie. To wam wyślę ten odcinek, żebyście zobaczyli początek nowego miejsca, nowej przygody wędkarskiej. Jak to wygląda. A ja wam muszę powiedzieć, że ja sobie muszę zrobić, zanim zacznę kręcić, to ja sobie muszę zrobić zdjęcie. O. Ktoś powie po co? Ikonkę trzeba zrobić. No taki jak tutaj walnąłem, taki będzie. A może mam już inną? Zobacz. Nowa Zelandia. Fajne miejsce. Postaram się, mam jeszcze tydzień mniej więcej do wyjazdu na urlop. Po urlopie będę jeszcze krótko w Polsce i później jadę już daleko, ale stamtąd, tak jak wam mówiłem, będę robił. Mniej oczywiście, ale gdy znajdę czas, zawsze będę robił profesjonalnym moim okiem, jak ja to widzę. Będę starał się wam pokazywać i różne plusy i minusy. Także tutaj do wyjazdu postaram się wam jeszcze coś zrobić z tego, bo widzę tu potencjał w tej mapie. Może być tak też, że zrobione jest, że rybkę wyłowicie. Zobaczcie, że... A, jest. Nie wiem, co to jest za rybka. Na razie wzięliśmy się za takie pstrągowe, nie? Pstrąg, łosoś, Boże, czawycza. No i muchówka. Oczywiście możecie łowić też na przytrzymanie, wleczony, szybciej wleczony, bardzo powolny wleczony. To też trzeba tutaj dopasować. Aby już te
No teraz dobra mucha też, nie? Myśmy w ogóle dobrze dobraliśmy już, że w ogóle coś zaczęło brać. Delikatna też żyłka, mamy tu linkę delikatną, także widzicie, że ta walka z tą rybą jest taka przyjemna. A dźwięki? Nic nie będę gadał, posłuchajcie teraz. Dźwięki są bardzo, bardzo dobre. Chciałem jeszcze tą trzecią rybkę złapać, ale widać, że no nie chcę. Pływa tam jedna, ale nie chcę. Podejdę kawę. To widać, że mamy takie spore różne miejscówki. Dobrze to wygląda. Jest to prosta zrobiona mapa, widzę technicznie, ale wystarczająca na tą chwilę. Na tą chwilę to jest 18 zł, aby móc dalej rozwijać tą gierkę, przemyśleć sobie strategię nad tą gierką. Wystarczająco, wystarczająco będziesz pan, tak jak mówię, zadowolony. Ja tu mam chyba rozmycie włączone, jak dobrze widzę. Ja czasem to włączam, a muszę zobaczyć, czy nie będzie lepiej tutaj bez tego rozmycia. Poczekajcie, ja sobie tylko zerknę. Ja zaraz zobaczę. Teraz czymś takim, jak to wygląda. No, trzeba tutaj dobrze dopasować się, żeby to wam pasowało graficznie. Jeszcze podrepczę przy tych ustawieniach. Tutaj oczywiście mam na ultra, żeby zobaczyć, jakby było lepiej. Muszę pokombinować, nie? Tutaj, żeby to dopasować, nie? No dobrze. Spróbujmy to co? O, włączyłem wzrok orła. Przez przypadek, no bo tutaj macie to, możecie to stosować lub nie. Jeszcze jedna sprawa, podobna sprawa jest w Ultimate Fishing 2. Niektórzy też pamiętam, że na to krzyczeli, że mają ten wzrok orła, pod wodę można zerkać. Jeżeli jesteś super graczem, tak, to możesz sobie włączyć o tryb profesjonalny i tego w ogóle nie będziesz miał. Pamiętajcie o tym. No dobra, to co? To jeszcze jedna ryba, no ale nie chcę kuźwa wziąć. I co? Nie wiem, ale podoba mi się ta mapa. Podoba mi się. No. Z promocji na Steamie muszę wam powiedzieć, że jest Need for Speed pewien. Nie wiem, czy to kogoś zainteresuje. Mnie bardzo interesuje na ten drugi kanał. Nie mam czasu na razie, ale ja będę rozwijał bo te trzy kanały. Jak będę miał czas, powolutku. To jest bardzo, bardzo tani Need for Speed. Jeden z najlepszych. No, ale my chcemy teraz rybę, tak? Pływa, ale... Nie wiemy jakiej wielkości na razie, nie mamy namierzonej. Ta mucha coś nam zadziałała, ale tak, no niby coś wzięło na nią. Teraz nie chcę, ja kombinuję wam cały czas złapać inną rybkę. Taką zwykłą dać? Czekaj, nimfa, może tonący w ogóle dać, czekaj. Dałbym tą mokrą. Z czwórką, teraz tutaj... tonąca. Na pewno te właśnie węgorze byście chcieli zobaczyć karpia tego koi. Przygotuję. Być może dzisiaj jeszcze wam przygotuję coś na wieczór albo na jutro, bo ten odcinek zaraz wyślę, dosyć szybko powinien być. I zobaczymy. Na razie próbujemy powoli coś namierzać. Ten czawecza była, pstrąg był bardzo fajny. Coś tutaj pływa też w okolicy. Na razie nie wiem dokładnie co. Wiem tylko, że coś jest tutaj. Wzięliśmy teraz na mokrą, ale tutaj też czy ta mokra tu będzie dobrze teraz, czy ten rozmiar haczyka... Ale jest tutaj roboty, nie? Jest tutaj, żeby to porozgryzać trochę, same rozgryzanie na tej mapie. Trochę zajmie. Ale czekaj, jeszcze jedną rzecz sprawdzimy, bo tak muchę widzę, że będę musiał trochę mocniej podobierać. Co tu ja mam za spina? Jaki to jest mocy? 14, a to? 10, o Jezu, może być ciężko. To 20, co to jest? Z jakim to jest rozmiarem? 3-0. A dajmy 1-0.
Nie mam bladego pojęcia, ale muszę rzucić z tym. Czekaj. Na muchę widzę, że będzie problem mi z muchą na razie. No, będę miał na razie problem z muchą. Widzę, żeby bardzo dobrze to dograć, to muchę do tych. Widzicie, że brania są niewielkie? Albo w ogóle jest tak zrobione, w ogóle tutaj jest tak ciężej trochę z braniami, tego też nie wiem. Na razie czekam, aż przynęta sobie klapnie. Macie tutaj oczywiście... To wszystko tak samo działa jak w Ultimate Fishing Simulator 2. No dobrze, spróbujmy. Jest mniej więcej na 6 metrach. Wleczony, powolny. No, damy trochę szybciej tego wleczonego. Coś się pojawia, nie, ale jest widać, że fajnie rozwiązane, to co ważne. I to co najważniejsze, to co cały czas powtarzam, że ryba pływa, nie jak Fishing Planet, że całe życie nie mogą rozwiązać jednej sprawy, że ryba stoi w bojce, aż się nudno robi do granic możliwości. To się już po prostu nie daje dla starych wędkarzy, graczy. To ryba pływa, widzicie, pokazało się, coś przepłynęło, tu, to tam. I to jest zupełnie, i to jest właśnie ta frajda. A nie ryba stojąca cały czas, całe życie w jednym miejscu, bez znaczenia, przyjść w tym i rzucić. Tutaj widzę, że tak, z haczykami trzeba będzie mocno kombinować. Nie wiem, jakiej wielkości tam są na dnie te ryby. Wydawały mi się takie około 5 kg. Zaraz zobaczymy ciutek mniejszą, no bo uparłem się, zobacz trzecią jeszcze rybę na spina. Myślę teraz... Myślę tutaj takich różnych przynęt. Tutaj mamy haczyk dwójka. A tu, czekaj. No, może być i te. Z haczykiem 4. Taka, no dobra. Weźmy taką obrotóweczkę, całkiem niewielką. Boję się tylko z tym hamulcem, bo zauważyłem, że tu ryba jest silna. Znaczy ta mapa wygląda tak zrobiona bardziej jeszcze profesjonalnie od całego Ultimate. Chociaż cały Ultimate jest jedynka bardzo dobry. Ta gierka ciągle się sprzedaje, ciągle ma fanów wiernych, bo zresztą sami widzicie jak to wygląda. Niech sobie jeszcze klapnie na dół. Ejaj, podczas opadania! Tak bywa! No, ale na obrotówki to może być zabawa. Może być zabawa tu na obrotówki. Jak cholera. A tutaj ten spin to spin jednak, on inaczej jak muchówka. Zaraz zobaczymy, jakiej wielkości jest ta ryba. Zawsze proponuję wam brać nie za mocne sprzęty, żebyście czuli tą walkę z rybą. Żeby była zabawa z tą rybą, tylko nie przesadzajcie. Chyba przesadziłem, bo wyciągnąłem trotkę. 6,70. Mamy nowy rekord. Czyż nie jest to piękna mapa? Czyż nie jest to lepiej niż ryba stojąca w bojce i codziennie od 6 do 11 bierze, później nie bierze i na okrągło, i na okrągło, i na okrągło. Pewnie, że jest. Zobaczcie, to jest początek tej mapy, jak wam pokazałem. Jak to świetnie wygląda, jak i to jest dobra robota tej nowej mapy. To jest dopiero pierwsze moje spotkanie z tą mapą z wami, żebym pokazał wam tu... Co tu gadać? Jest gitara. Jesteśmy w Nowej Zelandii. Stanisław, zanim wyjedzie na Maderę, to dotarł na Nową Zelandię. Zaczyna padać. Idę na ciepłą herbatę. Powodzenia. Cześć.